Szczęść Boże. Przeczytam słowa Ewangelii Jana, które dzisiaj rozważamy, zaczerpnięte oczywiście z liturgii eucharystycznej. Wielu spośród Żydów, którzy przybyli do Marii i zobaczyli, czego Jezus dokonał, uwierzyło w Niego. Niektórzy z nich poszli natomiast do faryzeuszów i poinformowali ich o tym, co uczynił Jezus. Wyżsi kapłani oraz faryzeusze zwołali więc wysoką radę i zastanawiali się, co mamy robić. Człowiek ten dokonuje wielu znaków. Jeśli go tak pozostawimy, wszyscy mu uwierzą. Wtedy też wkroczą Rzymianie i zniszczą zarówno naszą świątynię, jak i naród. Jeden z ich grona, Kajfasz, który w tym roku pełnił funkcję najwyższego kapłana, rzekł do nich: wy nic nie rozumiecie. Nie bierzecie także pod uwagę tego, że będzie korzystniej, jeśli jeden człowiek umrze za lud, niż gdyby miał zginąć cały naród. Nie powiedział zaś tego od siebie, lecz jako najwyższy kapłan sprawujący wówczas urząd wygłosił proroctwo, że Jezus umrze za naród. A nie tylko za naród, ale również, aby zgromadzić w jedno rozproszone dzieci Boże. Tego więc dnia podjęto decyzję, aby go zabić. Droga siostro i bracie, oczywiście istotą tego tekstu, czymś najistotniejszym, jest to, że Jezus ma wydać swoje życie za nas. Ma nas w ten sposób odkupić, zbawić. I będziemy też nad tym się pochylać w sposób szczególny w czasie Triduum Paschalnego. Dzisiaj chciałbym wyciągnąć pewien aspekt, na którym się warto pochylić. Nie zawsze jest czas, aby cały ten wachlarz wszystkich aspektów poruszyć. Dzisiaj poruszymy jeden, kiedy właśnie Jan interpretuje te słowa najwyższego kapłana Kajfasza i mówi tak, że Jezus miał umrzeć nie tylko za naród, ale również, aby zgromadzić w jedno rozproszone dzieci Boże. Rozproszone dzieci Boże. To nie chodzi też tylko o to, że jesteśmy rozproszeni po tym świecie. No to jest logiczne, nie będziemy siedzieli wszyscy na jednej kupie, ale wszyscy gdzieś po prostu mieszkają po krańce ziemi. Natomiast chodzi tutaj o to, zobaczmy bracia i siostry, że my rzeczywiście jesteśmy rozproszeni i nie ma tej jedności pośród nas, bo właśnie tutaj mamy słowa, żeby zgromadzić w jedno rozproszone dzieci Boże. I to jest bardzo ważne, żebyśmy byli jedno. No tak jak Bóg jest w Trójcy, jest jedno. I to jest istotą Jego życia. Miłość, czyli jedność, te więzi, ta wspólnota, ta unia. Mówimy, że idziemy do komunii, żeby się zjednoczyć z Bogiem. Com unio, ku zjednoczeniu. I to jest nasze powołanie właśnie. Ale jesteśmy rozproszeni i ciężko jest o tą jedność. I nie chodzi tutaj też o jedność między narodami. Oczywiście jest to widoczne, że jej nie ma. Jest to godne ubolewania, że między poszczególnymi narodami są wręcz wojny, nienawiści. Nawet poszczególne plemiona, które gdzieś są razem zgromadzone, no, na siłę, też kiedy Afrykę dzielono, łączono na siłę w pewne kraje, do tej pory są antagonizmy do tego stopnia, że gdy na przykład się wybiera biskupa na dany teren i ten biskup pochodzi z tego plemienia, ale ogarnia te wszystkie inne, to potrafią też ludzie z innego plemienia wysłać list do Watykanu, że go nie chcemy. To jeden z takich przykładów, który gdzieś ostatnio słyszałem, ale zobaczmy bracia i siostry, jak nam osobiście jest brak tej jedności, jak jesteśmy rozproszeni. Jak widzimy to w naszych domach, w naszych relacjach, kiedy chcemy się zbliżyć do kogoś, chcemy się zjednoczyć, bo czujemy, że to jest to, o co w życiu chodzi. Ta komunia, ta więź, to kochanie kogoś i doświadczanie bycia kochanym. Natomiast z czasem widzimy, jak
ciężko nam jest zrealizować tą jedność. Nie potrafimy być jedno. I kiedy zbliżamy się do człowieka, poznajemy jego wady, słabości, wszystkie różne niemoce, błędy, tą grzeszność i to gdzieś nas oddala. I czujemy, jak nie potrafimy zbliżyć się do człowieka, jak nie potrafimy zbliżyć się do tego wszystkiego, co faktycznie w nim jest, do człowieka takim, jakim on jest i zjednoczyć się z nim z takim, jakim on jest. Na początku jest nam łatwo, kiedy my wyłapiemy pewne pozytywne aspekty. To chcemy się zjednoczyć, ale czasem później idziemy głębiej, głębiej i coraz bardziej odkrywamy też to, co gdzieś ukryte. Może nie zawsze specjalnie schowane, a bywa też i że owszem tak. I odkrywamy coraz głębiej pewne rzeczy, które pokazują nam też prawdę o nas samych, nie tylko o tym człowieku, ale o nas samych, że nie potrafimy kochać. I że rzeczywiście to nas rozprasza. I możemy być w jednym domu rozproszeni gdzieś po kątach, nie zjednoczeni autentycznie, faktycznie. Możemy być blisko siebie, w jednej przestrzeni mieszkania, a być rozproszonymi. Nie być razem, nie być w tej unii, w tej komunii. I właśnie po to umiera Jezus, żeby właśnie nas zjednoczyć. Dlatego, że tylko przez przebaczenie, jedynie przez takie miłosierdzie, jakie ma Bóg, możemy się zjednoczyć. Inaczej nie da rady. Bracie i siostry, my nie szukamy niczego innego jak piękna i dobra. Tylko to nas pociąga. Natomiast zło to nas odraża. I my nie potrafimy stworzyć tej jedności. Dlatego my musimy zobaczyć na nowo człowieka przez pryzmat Chrystusa. Tylko ta nasza więź z Jezusem miłosiernym, z Jezusem ukrzyżowanym, jest w stanie nas przybliżyć do człowieka. Jezus mówi, że gdy zostanę wywyższony nad ziemię, przyciągnę wszystkich do siebie. Co to znaczy? To znaczy, kiedy będę ukrzyżowany, będę wisiał na krzyżu. Na krzyżu wyżej się wisiało, żeby wszyscy widzieli jako przestroga. Kiedy zostanę wywyższony nad ziemię, przyciągnę wszystkich do siebie. To właśnie nas łączy, że przyciąga nas miłość Jezusa. Miłość tego, który przebacza nam i który przez to daje nam zrozumieć też, że tak samo też Bóg przebacza innym. I zaczynamy patrzeć na nich tak, jak patrzy na nas Bóg. Też przez to doświadczenie rozpoznajemy, że Bóg tak samo umiłował też i tą, i drugą osobę, i następną z mojego kręgu życia, których wady, słabości coraz lepiej poznaję i mogło to by coraz bardziej mi oddalać od kogoś. Im bardziej kogoś znam, to tym bardziej jakby się przybliżam do niego, znam go coraz bardziej, ale jeszcze bardziej się w tym momencie też oddalam, bo widzę, że coraz mniej go kocham. Coraz ciężej mi to idzie. Coraz więcej tych słabości, coraz lepiej je widzę i coraz bardziej widzę też, że nie potrafię kochać. Dlatego też zobaczmy, to jest istotny aspekt śmierci Jezusa. Ona nas łączy. I jeżeli się nie spotkamy u stóp krzyża, jeśli się nie spotkamy przy Jezusie ukrzyżowanym, nigdy się nie spotkamy. Dlatego, że tylko taka miłość jest w stanie nas połączyć z grzesznikiem. Dlatego musimy być wypełnieni Chrystusem. Wypełnieni Jego przebaczeniem wobec nas i wypełnieni tym przebaczeniem wobec innych. I tylko wtedy jesteśmy w stanie zbudować na świecie wspólnotę. Być jedno. Przy jedynym, w pełni nas kochającym, przy tym jedynym źródle miłosierdzia, które nas właśnie zaprasza do tej wspólnoty miłości i przebaczenia. Dlatego też, bracie i siostro, jedyną drogą dla świata, jedyną odpowiedzią, jakiej świat potrzebuje na grzech, to jest spotkanie z Chrystusem. Głębokie, prawdziwe, autentyczne spotkanie z Nim, zanurzenie się w Nim. Wtedy dopiero jesteśmy w stanie stworzyć tą jedność. Popatrzmy, ostatnie godziny życia Jezusa. Jezus jest z uczniami. To jest opisane też szczególnie w rozdziale 17 Ewangelii Jana. I Jezus o co się tam modli?
aby byli jedno. Mówi do Ojca: Ojcze, spraw, aby byli jedno. Tak jak my jedno jesteśmy, aby oni w nas stanowili jedno. I Jezus powtarza kilkakrotnie te same słowa. Modli się o tą jedność. Dlaczego? Dlatego, że wie, że to jest najważniejsze, bo jesteśmy powołani przecież do bycia jak Bóg, jak wspólnota Trójcy, w jedności, w miłości. I jeżeli tego nie ma, to wszystko jest na nic. Nic się nie da zbudować. I o to właśnie Jezus się modli, abyśmy byli jedno. Tak jak ja jestem w Tobie, a Ty we mnie. Tak mówi Jezus do Ojca. Bracia, stawajmy, siostry, stawajmy pod krzyżem, blisko Jezusa, żebyśmy widzieli Jego miłość, żebyśmy dzięki też temu zobaczyli naszych braci i sióstr jako ukochanych przez Boga. Jeśli nie, to nie będziemy chcieli ich widzieć. Będzie nienawiść, czyli nienawidzenie. Nie chcę kogoś widzieć. Natomiast Bóg przemienia nasze spojrzenia, kiedy pokazuje, jak bardzo ukochał drugiego człowieka, że oddał za niego swoje życie. I popatrzmy, bracia i siostry, na te osoby, które może jakoś, kiedy je widzimy, wywołują w nas jakieś emocje. Popatrzmy na nie razem z Chrystusem, by uwolnić nas samych. By uwolnić od braku jedności, od braku miłości, od zamknięcia się w jakimś ego, w jakiejś samotności, w izolacji jakiejś wobec tego całego wokół nas złego świata. Bo tak możemy wtedy patrzeć na życie. Natomiast kiedy stoimy przed krzyżem Jezusa, kiedy widzimy, jak Jego miłość spływa na wszystkich ludzi, to wtedy zaczynamy odnajdywać się jako jedna wspólnota. Tak jak to mówi Jan, interpretując słowa Kajfasza, że Jezus przyszedł umrzeć, aby zgromadzić wszystkie rozproszone dzieci. Kto jest gdzieś rozproszony? Kto gdzieś jest tam daleko, że już słabo go widzisz, albo nie chcesz go może nawet już widzieć, może być różnie, żeby właśnie zebrać się razem przy krzyżu Jezusa, uwolnić od złych emocji, wejść w miłosierdzie, które nas wyzwala, które prowadzi do oczyszczenia naszego serca ze wszystkiego, co nie jest miłością. To są słowa Jezusa. Jedno. Tego pragnie świat, ale widzimy, jak nie potrafi tego zbudować, tej jedności. Tworzymy różne unie, podpisujemy różne umowy, ale to tylko właśnie Chrystus na krzyżu jest tym, który jest w stanie dać nam tą jedność między nami.